Wir haben das letzte Jahr nach Otwart zu Stave Caroline Pregua und Marco Lulica. Nic z tego nie będzie. Witam Marco Lulica, znakomitego, uznanego w świecie austriackiego artystą, która ma swoje wystawy równocześnie w Krakowie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że niektóre prace przygotował on specjalnie z myślą o ekspozycji w Austriackim Forum Kultury i na spotkanie z znakomitą polską artystką Karoliną Pregułą zapraszamy 11 lipca. Kuratorką i autorką koncepcji jest Anna Czabach. I dziękuję jej bardzo za poprowadzenie wystawy i oddaję głos. Ja Państwu życzę udanego wieczoru z polską i austriacką sztuką. Witam Państwa, ja również bardzo dziękuję i za zaproszenie do Austriackiego Forum Kultury, no i oczywiście przede wszystkim artyście austriackiemu Marku Lipczowi. Karolina Pregua niestety nie może dzisiaj być na otwarciu, jest w Taipei, ale tak jak już Państwo słyszeli, będzie specjalne spotkanie z nią i pokaz też między innymi tego, co tam w dalekiej Azji robiła. Natomiast jeżeli chodzi o samą wystawę, to postaram się bardzo krótko powiedzieć, natomiast wszystkie prace są też, jeśli chodzi o kontekst, opisane, więc zachęcam do takiego skorzystania z takiego małego przewodnika, szumnie mówiąc. A sama wystawa, no cóż, żyjemy ponoć w coraz ciekawszych i coraz trudniejszych czasach. Bardzo wiele się zmienia i nie tylko w naszej rzeczywistości, ale też właściwie na całym świecie. Więc to pytanie o znaczenie i rewolucji i jakichś utopii, w których sami wierzymy, bądź politycy każą nam wierzyć, bądź wreszcie sztuka zachęca nas, bądź każe też nam uwierzyć, niejako no jest też na pewnym skraju dróg. I ta wystawa właściwie zadaje takie pytanie, czy coś jeszcze z tego może być właściwie, mimo iż stawiamy to w formie no właściwie stwierdzenia. Pracę to tylko powiem tak, żeby się zorientować, jest film Karoliny Breguły pod tytułem Zupa, realizację Marka Lulicza w formie właściwie obiektów, ale jedna z nich była też zrealizowana w formie takiego wielkiego napisu w Wiedniu. Wideo z performance'u pierwszego, właściwie jednego z pierwszych Marka performance'ów takich dotyczących rzeźb, architektury, przestrzeni publicznej z obszaru właściwie tego byłej Jugosławii. I jakby nam przez to znanych też przez ten kontekst no, demoludów. Marka rodzice pochodzą z Serbii i Chorwacji, więc tutaj też taka osobista historia. I praca Karoliny, jedna z fotografia z serii Historii Sztuki, Historie Sztuki, odwołujące się do dzieł sztuki, które zostały zniszczone i tutaj akurat odniesienie do znanej historii zniszczenia pracy Maurizio Cattelana 9 godzina. Na zewnątrz wideo wyjście też Karoliny Breguły, na pewno Państwo rozpoznają zamek wyjazdowski i wyjście służbowe. Tutaj historia właściwie pytanie o to,
czy instytucje sztuki mogą realizować te idee, które w formie dzieł sztuki są u nich pokazywane, no w rzeczywistości takiej niedoskonałej ekonomii i układu społecznego. Więcej szczegółów tutaj zapraszam i też życzę miłego wieczoru.